sobotę wieczorem w Centrum Rekreacyjno-Hotelowym Bagatelka odbyła się 12. gala Wiktorii Września. W plebiscycie na najlepszego piłkarza 2017 roku zwyciężył Paweł Lisiecki. Najpopularniejszym piłkarzem został Tobiasz Nowicki, a odkryciem roku Wiktor Kacprzak. Wśród ponad 200 osób obecnych na sali, obok piłkarzy, przyjaciół Wiktorii i miejscowych włodarzy, na zaproszenie klubu pojawił się prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł Wojtala. Panie prezesie, jak to jest dziś, pełniąc funkcję prezesa, a patrząc z drugiej strony, kiedy byliśmy zawodnikiem czynnym, czy to jest to samo, co trudniejsze, być piłkarzem, czy zarządzać, jakby nie było, piłkarzami? Zdecydowanie trudniejsze jest zarządzanie, bo sama gra, to jak się jest piłkarzem, to coś najpiękniejszego, bo ze swojej pasji, z swojego hobby robi się swój zawód. To jest coś, co ma każdemu w każdej dziedzinie, jeżeli ze swojego hobby, przyjemności może uczynić swój zawód, jest czymś wspaniałym, ale to się kiedyś kończy ze względu również na wiek. Przychodzi następny etap, w tej chwili jest to zarządzanie. Zupełnie inne miejsce, nie do porównania, ale w mojej ocenie jednak zdecydowanie trudniejsze, bo więcej problemów, ogrom pracy, tak jako zawodnik jest się skoncentrowanym tylko na sobie, bądź na swojej drużynie, przeciwniku podczas meczu, a tutaj trzeba pomyśleć o ponad 500 klubów w Wielkopolsce. No właściwie tak, taka jest prawda, bo tych klubów mamy coraz to więcej. I patrząc na to, nasz klub Wiktoria Września, tak jak wspomniałem dzisiaj, prawie 90 lat, miał przyjemność być gospodarzem wielkiej imprezy Tym Barku. Jak w UZPN-ie jesteśmy postrzegani jako czwartoligowy, na tą chwilę, miejmy nadzieję, klub. Oczywiście bardzo dobrze. Wiktoria Września jest jednym z lepiej zorganizowanych klubów na poziomie czwartej ligi. Myślę, że przygotowana na pewno organizacyjnie już na poziom wyżej. Oczywiście pozostaje wygranie ligi, a później jeszcze nieszczęsnych, bo tak chyba trzeba powiedzieć, utrudniających wszystkim awans, czyli baraży o awans do trzeciej ligi. Są ostatnie baraże. Być może być tą właśnie drużyną będzie Wiktoria Września, która po tych barażach awansuje. Nam się bardzo dobrze współpraca z zarządem, z prezesem, jako ze strony związku z zarządem i prezesem Wiktorii układa, więc ja jestem bardzo zadowolony i życzę jak największych sukcesów dla Wiktorii.